Witam Was serdecznie w następnym odcinku Jak fotografować przyrodę w UK i dzisiaj Wam opowiem, jak fotografuję sowy. Zapraszam! Na pewno wielu z Was myśli, że do fotografowania sów, a skupimy się właśnie na małych sówkach, najmniejszych sowach w rodzinie sów, tak jak widzicie na tym obrazku z boku, potrzeba super mega sprzęt, nic bardziej mylnego. Dzisiaj ze sobą mam obiektyw Sigmy klasy C 150-600. Nie jest to bardzo drogi obiektyw, jest dosyć ciemny, 5.6, ale sowy siadają dosyć wysoko na gałęziach i bardzo ciężko jest je właśnie dostrzec z gołym okiem, a co dopiero obiektywem. Dlatego taki sprzęt zalecałbym Tamron czy Sigma, ale bardziej Sigma, nie? Do fotografii właśnie sów. Albo druga opcja, którą ja dysponuję, czyli zmieniłem aparat na D610, gdzie mam 24 megapiksele, pełną klatkę i do tego używam właśnie obiektywu 120-300 Sigmy z konwerterem 1.4, czyli mam czego wycinać i jestem w stanie sfotografować ostrą, ładną sowę i za chwilę właśnie Wam opowiem, jak je tropić, po czym poznać, że sowy właśnie przebywają pod danym drzewem, w danej okolicy oraz jak podejść dosyć blisko, żeby sowa nie bała się nas, ponieważ ona jest wielkości szpaka, czyli to jest bardzo mała sowa, najmniejsza w rodzinie i bardzo ciężko się ją znaleźć, a drugie bardzo ciężko się ją sfotografować. Wytropienie sowy zajmuje dosyć dużo czasu, rozpoznania terenu, po dwa obserwacja innych ptaków, na które drapieżniki są właśnie uczulone, nie? Także widzicie sowę, momentalnie naokoło robi się bardzo cicho albo bardzo głośno, ponieważ drapieżnik przebywa w danym miejscu i to bardzo irytuje właśnie inne ptaki, ponieważ się czują zagrożone. Jednym z najważniejszych elementów naszego wyposażenia jest kamuflaż. Przez 2 miesiące ja i mój kolega właśnie obserwowaliśmy zachowanie sów, gdy jesteśmy w kamuflażu, a gdy ludzie przechodzą ubrani właśnie w jaskrawe kolory. Wiecie, mamy lato, a właśnie latem sowy właśnie mają małe, które właśnie mają bardzo słodkie minki oraz te pozycje, które one właśnie robią, powodują to, że zdjęcia są dosyć ciekawe i unikalne. I dlatego kamuflaż 3D jak najbardziej się sprawdza, ponieważ rozprasza ludzką sylwetkę i maskujemy twarz i oczy. Nigdy nie nawiązujemy kontaktu wzrokowego z ptakiem, z sową, ponieważ momentalnie ptak się płoszy. Znając ludzką naturę, będziemy za nim podążać. Do 2-3 razy, po trzecim razie ptak już wie, że go tropimy, za nim podążamy. Po prostu się chowa, siada bardzo wysoko na drzewie i mamy ciszę przez następne 2-3 godziny. Także radzę Wam zainwestować naprawdę w kamuflaż. Linki znajdziecie pod filmikiem i zapraszam do fotografowania.
chciałbym pozdrowić kolegę Maćka Ćwikłę z grupy Ptaki Obiektywy Malowane. Prosił mnie o zdjęcie zimorodka, ale nie jestem w stanie nagrać takiego filmu, ponieważ jeszcze nie mogę znaleźć żadnych zimorodków tutaj w parku. Ale jak będę w Polsce, postaram się coś takiego nagrać dla Was. Doryku, żegnamy się z widzami w tym odcinku, jak fotografować papugi, wróć, sowy w UK. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam do następnego odcinka, o czym tego jeszcze nie wiem, ponieważ jadę na wakacje do Polski i zobaczę, co tam spotkam, to na kręcy, na pewno Wam opowiem, jak to fotografuję. Także dziękuję za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, pa!